Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Mikomusialik i serdecznie zapraszam was do kolejnego wideo newsa cotygodniowego podsumowania technologicznego tygodnia. Dzisiaj trochę wcześniej odcinek, głównie przez to, że mamy o 18:00 premierę na naszym kanale, będziecie mogli oglądać live'a z nami. Będę ja, Mateusz, no i oczywiście sama prezentacja produktu i będziemy o nim dużo rozmawiać. O jakim produkcie? Samsung Galaxy S9 i S9 Plus. Dzisiaj o 18:00 na naszym kanale. Serdecznie was zapraszam na tą właśnie premierę, będziemy dużo fajnych rzeczy tam wam opowiadać, dużo właśnie o tym produkcie oraz, co ciekawe, będziecie mogli wygrać coś, ale o tym więcej dowiecie się podczas naszego live'a. Więc jeszcze o czym w dzisiejszym odcinku? O portfelu na bitcoiny, bardzo fajnej hulajnodze oraz paru innych ciekawych rzeczach. Serdecznie was zapraszam do kolejnego odcinka. A zaczynamy od kryptowalut. Co powiecie na specjalnie przygotowany dla nich właśnie portfel? Takie urządzenie ma pojawić się na tegorocznych targach MWC, które zaczynają się już jutro w Barcelonie. Archos Safety Mini to sprzętowy portfel na trzymanie i generowanie prywatnych kluczy. Urządzenie chronione jest kodem PIN również offline, aby przeprowadzić transakcje, potrzeba je podpiąć do tabletu, komputera czy smartfonu. Wszystkie dane dotyczące transakcji wyświetlane są na niedużym ekranie OLED, a do potwierdzenia transakcji potrzeba ingerencji użytkownika w postaci kliknięcia każdorazowo odpowiedniego przycisku. Zainwestowaliście już w którąś z kryptowalut? I oczywiście, jak wam się podoba taki portfel i czy faktycznie będzie mógł zadziałać jako dobre zabezpieczenie dla naszych pieniędzy? Piszcie jak zawsze w komentarzach. Wszystko wskazuje na to, że Intel przymierza się do wkroczenia na rynek kart graficznych, by rywalizować z AMD oraz oczywiście Nvidia. Podczas ostatniej konferencji ISSCC w San Francisco, Intel zaprezentował prototyp swojego własnego układu graficznego. Jak dobrze pewnie wiecie, niebiescy od dawna już tworzą własne zintegrowane układy do procesorów, z których najczęściej korzystają zwyczajne laptopy, które nie mają żadnej innej grafiki wewnątrz. Przedstawiony prototyp nie jest specjalnie wydajny, jednak podsuwa nam on oczywiście najnowsze informacje o planach firmy na najbliższą przyszłość. Jeżeli bardziej was interesuje, co dokładnie i jak dokładnie wyglądał ten procesor, możecie go przeczytać na naszej stronie, link macie w zakładce. Jak myślicie, czy Intel może bezproblemowo dążyć do walki o portfele graczy, gdy na rynku są już tacy mocni gracze? Piszcie jak zawsze w komentarze. Spotify zamierza w najbliższym czasie wypuścić na rynek całkowicie niezależny, inteligentny głośnik podobny do Google Home czy Echo od Amazona. Niestety nie ma jeszcze specjalnie dużo o tym produkcie informacji, jednak najwyraźniej jest to potwierdzona informacja, skoro bardzo dużo portali o tym pisało. Pomysł stworzenia własnego głośnika najwyraźniej wziął się z potrzeby wytworzenia jakiejkolwiek płynności finansowej, jednak konkurencja na rynku inteligentnych asystentów w formie głośnika czy po prostu inteligentnych głośników jest już całkiem spora i nie do końca jestem pewny, czy Spotify da sobie radę. Powiedzcie mi, jak wy oceniacie tą sytuację. Co powiecie na to, by ładować swój smartfon wiązką laserową? Naukowcy z Waszyngtońskiego Uniwersytetu postanowili sprawdzić, czy da się zdalnie i efektywnie na większe odległości przesyłać jakąkolwiek energię. Tak oto udało im się ładować mały akumulator zdalnie na odległości nawet 12 metrów. Wiązka może dostarczać 2 W mocy na powierzchni 100 cm2 na odcinku 4,3 m, a sam zasięg, jak już wspomniałem, można wydłużyć nawet do tych 12 metrów. Ciekawe, czy taki sposób ładowania znajdzie jakiekolwiek zastosowanie w codziennym użytkowaniu. A teraz przechodzimy do bardzo niezwykłego zegara, który tworzy właśnie szef Amazona Jeff Bezos. Specjalny zegar ma być symbolem długoterminowego myślenia. Co w nim takiego niezwykłego i dlaczego właściwie ma być takim symbolem? Cała konstrukcja ma przetrwać przynajmniej 10 tysięcy lat, a napędzana jest termicznymi cyklami dnia i nocy bez potrzeby użycia elektryczności. Po co więc tworzyć taki zegar? Ta kosztująca 42 miliony dolarów, wysoka na 152 metry konstrukcja, ma być czymś pokroju piramid, urządzeniem, które przyszłe pokolenia będą podziwiać, symbol dynamicznego rozwoju nauki. Bardzo ciekawe podejście. Pora na urządzenie bardziej przyziemne i codzienne. Francuzi stworzyli elektryczną hulajnogę z Androidem. Konstrukcja wyposażona jest w komputer pokładowy w formie 5-calowego ekranu z właśnie wgranym systemem od Google'a. Dzięki czemu może monitorować użycie energii, służyć jako GPS oraz oczywiście wiele więcej. Bardzo mi się podoba to, że wgrany jest już tam GPS. Archos City Connect, bo tak się nazywa, to klasyczna elektryczna hulajnoga o wadze 12 kg z silnikiem o mocy 350 W. Jak wam się podoba hulajnoga z Androidem, piszcie w komentarzach, no i oczywiście napiszcie mi, czy macie jakąś swoją hulajnogę elektryczną, czy inne takie elektryczne urządzonko, a może jakiś fajny samochód, chwalcie się oczywiście w komentarzach. A teraz pora na krótkie newsy. W minionym tygodniu Sony zbanowało gracza po 8 latach od założenia konta za nieodpowiedni nick.
Sony zbanowało konto za niesamowicie głupi nick King Motherfucker. To oczywiście cytat, jak nazwał się udany użytkownik. Czy takich rzeczy przypadkiem nie weryfikuje się podczas rejestracji? A na koniec zostawiam was z robotem od Boston Dynamics, który na testach walczy z człowiekiem, który próbuje mu utrudnić życie, na przykład zamykając przed nim drzwi. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że kolejny odcinek przypadł wam do gustu. Piszcie w komentarzach, który z newsów był dla was najciekawszy oraz co byście jeszcze zmienili w wideo newsie, co byście chcieli, żeby było fajniej, może więcej tematów, może tego, owego, tamtego. Piszcie jak zawsze w komentarzach. Mamy te social media, na które was zapraszam, i grupę testerzy wideo testów, gdzie wam zawsze doradzimy z każdym możliwym technologicznym problemem. I to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i w za tydzień w kolejnym wideo newsie już będzie 145 odcinek. Więc serdecznie was zapraszam jeszcze raz. Cześć!